się dzieje? No to jest pytanie, dlaczego tu jest też policja i kogo tak naprawdę policja się boi. Przyjęto tak kontrowersyjną i bulwersującą ustawę wydłużającą wiek emerytalny kobietom o 7 lat i mężczyznom do 67. Po prostu władza boi się ludu, boi się gniewu. Musi wystawić swoje posiłki w postaci służb mundurowych, którym notabene sama też zmienia ustawę emerytalną. No więc właśnie, no panowie są w bardzo niezręcznej sytuacji, bo z jednej strony no tak, naprawdę na w gruncie rzeczy się z tym nie zgadzają, na pewno. Ale jak każą bić, to będą bili. No i co tu się dzieje? Bo... Ja myślę, że do tego nie dojdzie, że Polacy swój gniew wyrażą w inny sposób i że po prostu zmiotą tą władzę i dokonają wyboru tych, którzy będą się z głosem ludzi po prostu liczyli. Ja zwracam uwagę na to, że nie było tak, nie było referendum, nie było debaty publicznej, praca nad ustawą odbywała się no, w nieprawdopodobnym tempie. Ludzie nie mają pojęcia, na czym ta reforma polega, poza tym, że będą musieli pracować dłużej, a tej pracy i tak nie ma, bo to jest nieprawda, że Polacy nie chcą pracować. Polacy chcą pracować. Do mnie do biura przychodzą ciągle kobiety, które mówią, żebym pomogła znaleźć pracę. Nie ma pracy dla kobiet w wieku 45, 9, 50, a 60-letniej kobiety to już w ogóle nikt nie będzie chciał zatrudnić, bo nasze dzieci wyjeżdżają do Anglii, Irlandii, Szkocji. Tam jest prawie 2 miliony Polaków. Wyjeżdżają na emigrację zarobkową, więc po co wydłużamy wiek emerytalny? Państwo chce odpowiedzialność za swoich obywateli zepchnąć, chcę umyć ręce od tego po prostu. Wiem, że właśnie polityka społeczna jest pani bardzo bliska. Przez ostatnie kadencje przecież pracowała pani w komisji. Ma pani bardzo bogate doświadczenie, że powstawały takie buble prawne, które dziś, na przykład ustawa o wspieraniu rodziny, która obowiązuje niespełna rok, a już jest chyba trzeci raz będzie nowelizowana, prawda? No takich ustaw było sporo, nawet nie rok obowiązuje, bo ona obowiązuje od pół roku, już była od 1 stycznia, już była nowelizowana, poprawek jest 50 i ta ustawa powinna też dokładnie tam trafić, czyli do kosza, powinna zostać odrzucona w pierwszym czytaniu. Tak poważne projekty, które piszą życiorys wielu pokoleniom Polakom, mówią, kto ma pilnować nasze dzieci, jak długo mamy pracować, kiedy mamy pójść na emeryturę, są tak poważnymi ustawami, że po prostu trzeba mieć czas, spokój na to, żeby dokładnie przeanalizować, rozważyć. Polityką społeczną się zajmuję prawie 20 lat w różnego typu działalności. Nie pamiętam, żeby jakakolwiek ważna ustawa była w tak skandalicznych, barbarzyńskich, jak to powiedział dzisiaj prezes Kaczyński, warunkach przyjmowana. To się po prostu w głowie nie mieści. Szkoda słów. Serdecznie pani dziękujemy.